Dzień dobry. Załóżmy, że w naszej klasie jest 29 osób. Załóżmy, że każdy sobie miesięcznie 50 kg makaronu. A ile to ton? 1 kg równa się 100 dekagramów. Jedna tona równa się 100 tysięcy dekagramów. Czyli 1450 dekagramów to 14,5 kg, a 1450 10 tysięcy. Spaghetti to 3 czwarte tego, co zjadamy. A więc ile zjadamy makaron spaghetti? 3 czwarte równa się 75 setnych razy 1350 daje nam 1087,50. Powiedz, spaghetti to 1887,50 dekagramów. Zjada zjadanego przez nas makaronu. Ile musimy kupić paczek makaronu dla całej klasy na miesiąc? Załóżmy, że jedna paczka makaronu kosztuje 4,31 groszy. Jedna paczka to około 25 kg, a więc potrzebujemy 58 takich paczek. Jedna paczka ogólnie kosztuje 4 zł, 31 groszy, a więc zapłacimy 249,98 zł. Ile gramów potrzebujemy, żeby ugotować ten makaron? Ile to będzie kosztowało? 17,58 razy 49 równa się 861,42. Wyszło nam, że makarony dla całej naszej klasy to naprawdę duży wydatek, a więc teraz postawimy krótką scenkę. Dobrze, chciałabym to kupić. Jest pani setnym klientem! Oto pani pieniądze, może pani sama zapłacić za. Proszę, proszę pieniądze.